Moi drodzy, poszłam szybciutko do kuchni i postanowiłam wyciągnąć moje dwa preparaty i Wam to pokazać naprawdę, że nie opowiadam Wam dziwności. I wyciągłam sobie, słuchajcie, mój właśnie, mamy oven, czyli do piekarników, to jest piekarnik w angielsku, cleaner, czyli mamy czyszczać, widzicie, piekarniczki. Mamy tutaj taki preparat do czyszczenia piekarników, tak, i można też te palniki gazowe. A tu, słuchajcie, patrzcie, mamy krecik, tak, kuchenny, żel do udrażniania rur. I słuchajcie, tam wszystko na odwrocie, to zawsze wszystko jest takimi malutkimi literkami napisane. I tutaj gdzieś mamy, o, czekajcie, ja Wam tu spróbuję, tu mam palec, o, spróbuję Wam to wyżej dać, żeby cokolwiek było widać. Zawiera, widzicie, zawiera podchloryn sodu i zaraz za nim pisze, o, widzicie, coś tam takie troszkę niewyraźne, ale może da się wyżej, nie, bo inaczej nie będzie widać. Tu, wodorotlenek sodu. Wodorotlenek sodu. Musicie mi wierzyć na słowo, troszkę niewyraźne, mi się ręka trzęsie, to ciężkie. Ale tu pisze, słuchajcie, wodorotlenek sodu. Kto ma taki swój krecik, to idźcie i sami poszukajcie. Tak? Czyli tutaj, tam gdzie są te znaczki niebezpieczne, to tam właśnie pisze, dlaczego jest niebezpieczne, bo zawiera ten wodorotlenek sodu. I tutaj tak samo w tym preparacie do piekarników, tam gdzie jest ten, słuchajcie, znaczek niebezpieczne, to tutaj też nam pisze, o, tutaj gdzieś było, o właśnie, tu może będzie lepiej widać, o, zawiera, lepiej widać, nie? Tu gdzie mam palec, wodorotlenek sodowy jest, widzicie to? Tu, nad moim palcem. Dobra, no trochę ciężkie to jest, więc mi się ręka trzęsła. Więc dobra, udowodniłam Wam, że naprawdę takie posiadam w kuchni, takie preparaciki. Myślę, że Wy też, nie? No może takie, nie inne, ale to jest bardzo popularny u nas w Polsce krecik. Zawierają wodorotlenek sodu, więc słuchajcie, pamiętajcie, ktokolwiek by u Was w rodzinie też używał, to poproście, żeby jednak rękawiczki założyć, dobrze? Żeby jednak nigdy nie kapło na rękę, bo to są szkodliwe związki. Tam wszędzie jest mnóstwo tych ostrzeżeń, tych znaczków naszych, bo to naprawdę rozpuszcza nam ręce, bo żeby to działało, słuchajcie, w naszych zlewach, czy żeby te brudy niszczyło, to musi być dosyć stężony ten wodorotlenek, ta zasada. No a jeżeli jest stężony, no to naprawdę jest mocny, silny i żrący. Dobrze? Także można stosować, ale wszystko z głową, tak? Wszędzie tam jak coś robimy, to tak delikatnie. Na przykład jak ja czyściłam, słuchajcie, tą szczoteczką, to zawsze okulary, dobrze? Żeby gdzieś nie prysło do oka, w rękawiczkach to robić, żeby było bezpiecznie. No dobra, to taki malutki jeszcze dodatek do naszych lekcji. Taka mała ciekawostka kuchenna, nie? To na razie. Do zobaczenia wkrótce. Dziękuje.